śmieszyło mnie. Jeśli osoby, których życie nie było wplątane w polityczne koleje kraju, porywały się na pisanie pamiętników. Teraz zmieniłam zdanie. Nie opowiadam tej historii obcym, ale moim dzieciom. Widzę w nich wielkie podobieństwo charakteru. Szczera więc będę zupełnie. Wstydzić się nie mam czego, a błędy, które przez zbyt gwałtowne usposobienie popełniłam, niech służą za przestrogę wam, moje dzieci. Jest rok 1846. Polska znajduje się pod zaborami. To bardzo niespokojny czas. W zaborze austriackim jeszcze nie ucichły echa zbrojnego powstania chłopskiego Jakuba Szeli i zakończonego fiaskiem powstania krakowskiego. W pozostałych zaborach również wyczuwa się ruchy wolnościowe, które dwa lata później przerodzą się w wiosnę ludów. Wprawdzie reformy uwłaszczeniowe chłopów dokonano jedynie w zaborze pruskim, ale w pozostałych zaborach łagodnieją feudalne rygory zobowiązań pańszczyźnianych nałożone na chłopów. Liberalizują się też codzienne zasady życia wsi i szlacheckiego dworu. Ziemie polskie zamieszkuje wiele rodów szlacheckich posiadających liczne majątki. W jednym z nich, w poznańskim Kurniku, w zamku Działyńskich, w 1846 roku przychodzi na świat Anna, córka Adama Tytusa Działyńskiego oraz Gryzeldy Celestyny z Zamojskich. Ród Działyńskich to jeden z pierwszych rodów, przede wszystkim Wielkopolski. Dobra Działyńskich to przede wszystkim Kurnik, Bnin, także szereg poznańskich wsi. Ród ten szczycił się wieloma ważnymi postaciami w historii Polski. Dziad Anny walczył w insurekcji kościuszkowskiej, natomiast ojciec, pomimo tego, że mieszkał pod Poznaniem, walczył w powstaniu listopadowym. Po powstaniu listopadowym został skazany na śmierć. Jego majątek został również obłożony sekwesem. To wszystko powodowało, że przez 10 lat nie mógł wrócić do swojego ukochanego Kurnika. Tytus Działyński powrócił do Wielkopolski, odzyskał Kurnik, dokonał także w Kurniku niezbędnych remontów, niezbędnej modernizacji. Był on również kolekcjonerem pamiątek narodowych. Również Tytus Działyński założył wydawnictwo, które miało na celu promowanie literatury narodowej. Syn Tytusa Działyńskiego i Celestyny Gryzeldy Zamojskich to Jan Działyński, który był mężem Izabeli Czartoryckiej, jedynej córki księcia Adama Jerzego Czartoryckiego. Jest to niewątpliwie ród, który odgrywał ogromną rolę w dziejach XIX-wiecznego państwa, którego nie było na mapach Europy. To też spowodowało, że Anna wychowywała się w takiej tradycji wielkiego patriotyzmu. Pierwszy wypadek, jaki pamiętam z lat dziecinnych, zdarzył się w Kurniku. Sługa jeden folwarczy zachorował i przysłał poratunek do moich rodziców, a był właśnie obiad. Służący nic nie powiedział, bo byli goście. I wskutek spóźnionego, jak się zdaje, ratunku, ten człowiek umarł. Pamiętam straszny gniew mego ojca, głos jego, a miał głos potężny. Rozległ się tak strasznie pod sklepieniem starego zamku, że ja w kąciku drżałam z trwogi. Rodzina ziemiańska to z reguły rodzina wielodzietna. Podobnie było, jeżeli chodzi o Działyńskich. Anna była najmłodsza. Jej matka, kiedy Anna się urodziła, Celestyna Gryzelda z Zamojskich, Działyńska, miała 42 lata. To już dzisiaj wiek dosyć późny, jeżeli chodzi o urodzenie dzieci, a w XIX wieku to był zdecydowanie późny, a ojciec miał 50 lat. Ona właściwie nie znała dzieciństwa starszych sióstr. Jej najstarsza siostra Elżbieta, która wyszła za Adama Konstantego Czartoryskiego, była od niej starsza o 20 lat. Nieco mniej była Jadwiga, która wyszła za generała Władysława Zamojskiego.
Jan, jej brat, jedyny brat, był od niej starszy o 17 lat. Także pozostałe dwie siostry też były od niej znacznie starsze. Odebrała ona typowe wychowanie i edukację ziemiańską, czyli od najmłodszych lat, od wieku 4-5 lat, była kształcona przez guwernantki. Guwernantki, jak to w XIX wieku było, najlepiej gdyby to były francuski. Proszę pamiętać, że w XIX wieku język francuski był językiem elit. Trudno było funkcjonować w środowisku ziemiańskim na salonach bez znajomości języka francuskiego. Bardzo często te francuski, angielki czy też polki, które zostawały guwernantkami, no niewiele miały umiejętności, doświadczenia, jeśli chodzi o wychowywanie dzieci. Jeżeli była to osoba, która już miała pod swoją opieką, czy była guwernantką wcześniej jakiegoś dziecka, no to już wtedy tutaj możemy powiedzieć, że mogła się uczyć na błędach. Anna no, nie miała szczęścia, jeśli chodzi o guwernantki. Ona wspomina jedną z guwernantek, panią Radolińską, która wpajała jej taki dosyć dewocyjny sposób wychowania, z czym ona się nie godziła. Anna bardzo przeżywała te ograniczenia, była żywym dzieckiem, ciekawym wszystkiego, co ją otaczało, bardzo wrażliwym. Bardzo lubiła rozmawiać ze swoimi rówieśnikami, no niekoniecznie krewnymi, tylko raczej z chłopskimi dziećmi. To było zakazywane, to było niedopuszczalne. Anna z tego tytułu cierpiała. Jest to dla niej bardzo niesprawiedliwa sytuacja i na tyle niesprawiedliwa, że ona bardzo często wpada w złość. Anna nawet wpada jako 9-letnie dziecko na pomysł odebrania sobie życia. Najpierw próbuje pozbawić się życia przez podcięcie sobie gardła, tylko że boi się, że to będzie długotrwały proces, a później no, na przykład bije głową w ścianę, co też powoduje, że ci wszyscy, którzy to widzą, no, zastanawiają się, czy rzeczywiście Anna jest zdrowa na umyśle, prawda? Bo to jest takie zachowanie no, dosyć nietypowe. A to był po prostu jej bunt. Nikt nie ma pojęcia, jakie uczucia dziecka są gwałtowne. Ale nie winię mej matki. Bo zajęta opieką nad chorującym ojcem, czasu na poznanie mej natury nie miała. Dzisiaj, jako matka, innym matkom powiedzieć mogę, że najlepszym lekarstwem było dla mnie wtedy sprowadzić kilkoro dzieci mego wieku i dać mi się wybiegać i wychulać. Ale to nikomu na myśl nie przyszło. Inaczej wygląda edukacja dziewczynek z rodziny ziemiańskiej i chłopców z rodziny ziemiańskiej. Chłopcy zazwyczaj po tym okresie nauczania domowego kontynuują naukę w gimnazjach i to już w gimnazjach prywatnych, pensjach prywatnych bądź rządowych i studiują. Natomiast dziewczynki po okresie edukacji domowej, która trwa gdzieś do okresu 8, 9, a nawet 10 lat, zostają oddane na pensję. Tak również było w przypadku Anny Działońskiej, która została oddana do pensji prowadzonej przez siostry Sacré-Cœur w Poznaniu. Nie było tam zbyt wielu uczennic, bo było tam bodajże 10 uczennic, które razem z sobą przebywały. No i tu okazało się, że Anna no, ma charakter. Ona lubiła przebywać z dziewczynami w jej wieku. Anna też starała się razem ze swoją najbliższą koleżanką niejako przygotować do udziału w kolejnym powstaniu, czy zrywie narodowym. Dlatego tutaj też no, takie powiedziałabym chyba mało codzienne sytuacje, gdzie na przykład obie nawzajem chłostają się pokrzywami po to, ażeby sprawdzić, jak są bardzo wytrzymałe na ból. Albo też prawie wszystkie koleżanki miały takie długie metalowe linijki, które stały ustawione przy ścianie, no i one też wbiegały po prostu na nie, sprawdzając właśnie tą swoją wytrzymałość fizyczną, czy w razie gdyby przyszło im stawić czoła najeźdźcom, czy sobie poradzą. Więc u tak młodych dziewcząt to rzeczywiście takie dosyć niecodzienne zachowanie.
ale też pokazuje tutaj Anna, że pomimo tego, że bardzo często guwernantki mówiły jej o tym, że jest po prostu tępa, bo tak to trzeba nazwać, okazuje się, że zostaje zakwalifikowana do trzeciej klasy i ona sobie naprawdę świetnie radzi. Ona nie spędza bardzo dużo czasu na nauce, a jednak ta nauka przychodzi jej z dosyć dużą łatwością. I nagle okazuje się, że naprawdę wiele potrafi i wiele umie. Światłem dzieciństwa Anny był jej ojciec Tytus Działyński, uosobienie dobroci i wyrozumiałości. Właściwie z pamiętnika wynika również, że większy wpływ na jej wychowanie miał ojciec niż matka. Ten przykład ojca, ale ojca patrioty, ojca, któremu dobro narodowe to przede wszystkim jest jakby takim nadrzędnym celem działalności, ona to widziała niejako na co dzień. Jeżeli chodzi o Działyńskich, o Wielkopolskę, tam wśród tych wszystkich wspaniałych rzeczy, tradycji, patriotyzmu, tam był też realizm. Realizm i twarde stąpanie po ziemi. I myślę, że rozmowa, jeżeli taka zachodziła, to Tytus tłumaczył Annie w tych ostatnich swoich latach życia o tym, jak powinna postępować. I myślę, że te rzeczy też przełożyły się później na jej postawę życiową. Ona sobie niezwykle ceni te słynne spacery po Poznaniu, kiedy wędrując z nim pod ramię, czuje się też niezwykle ważna, ale też niezwykle szczęśliwa, że jej ojciec jest tak bardzo poważany wśród mieszkańców Poznania. Wszyscy go znali i rzeczywiście był osobą bardzo szanowaną, bardzo lubianą. Sam ojciec Anny mówił o tym, że kiedy skończy 15 lat, to wtedy on zajmie się jej edukacją osobiście, wszystko jej pokaże, wszystkiego ją nauczy i tak dalej. No tyle tylko, że nie dożył już tego. Tego dnia ojciec zszedł do ogrodu. Siedział tam kilka godzin, dumając. Zbierałam fiołki i zanosiłam mu. Cieszył się wiosną i mną. Pytał się, czy nie mam jakiegoś życzenia. Przyznałam się z niemałą obawą, że chciałabym mieć kapelusz słomiany na lato z pąsową aksamitką. Serce mi biło mówiąc to, bo wiedziałam, że ojciec nie lubi próżności u córek. Jednakże uśmiechnął się dobrotliwie. Kazał przynieść kapelusze, przymierzał je sam na mnie i ową upragnioną aksamitkę pąsową, w której mi rzeczywiście było do twarzy. I darował mi ten kapelusz. Mój Boże, kto by był przewidział, że ta czerwona aksamitka zmieni się już nazajutrz na welon żałobny, że drogi ojciec nazajutrz już będzie leżał na marach. Tytus Działyński zmarł w nocy z 11 na 12 kwietnia 1861 roku. Trumnę z ciałem hrabiego przewieziono do Kurnika i wystawiono w tamtejszym kościele. Tak opisywał to wydarzenie pamiętnikarz Teodor Żychliński. Szeroko przed kościołem zajęły plac tłumy, których mury świątyni objąć nie mogły. Wewnątrz zaś ciżba ludu, przyjaciele, znajomi i wielbiciele zmarłego. Nie tylko ze wszystkich zakątków księstwa zebrali się obywatele, ale i z Prus i z dzielnic innych Polski pospieszyli na obrzęd żałobny. Pogrzeb ojca, na który przyszli chyba wszyscy poznaniacy i nie tylko, cała rodzina oczywiście i tak dalej, późniejsza żałoba, tak naprawdę dla Anny stała się taką wyjątkową żałobą. Dla niej ojciec był kimś niezwykle ważnym. Na pewno wraz ze śmiercią ojca dzieciństwo Anny skończyło się. W 1863 roku wybucha powstanie styczniowe. W szeregach powstańców walczy brat Anny, hrabia Jan. Rodzina Działyńskich w obawie przed zemstą władz pruskich za udział w zbrojnym zrywie zmuszona jest uciekać do Drezna. Tu Anna może w spokoju dokończyć swoją edukację i w wieku 18 lat poznaje o 10 lat starszego od siebie Stanisława Potockiego. Anna wspomina również w swoim pamiętniku, że jej matka
Celestyna Gryzelda Zamojskich i matka Stanisława, Teresa z Sapiehów Potocka, spotykały się i rozmawiały. Domyślała się oczywiście, że rozmawiają o ich przyszłym związku. Anna Działońska spotkała Stanisława Potockiego, który tak naprawdę nie był dla niej obcą osobą, ponieważ rody Potockich i Działońskich tak naprawdę przez stulecia przenikały się. W Dreśnie był taki ośrodek emigracyjny. Tutaj przebywała na stałe jej ciotka Klaudyna z Działyńskich Potocka, żona Bernarda Potockiego, która właściwie była taką dobrodziejką wielkiej emigracji, która finansowała wiele przedsięwzięć emigracyjnych, zwłaszcza w tych pierwszych latach po upadku Powstania Listopadowego. Tutaj cały czas widzimy, że te dwa rody cały czas mają ze sobą coś wspólnego. Żenią się pomiędzy sobą, wychodzą za mąż. Potoccy byli na pewno rodem, który miał świetlaną przeszłość, natomiast sam Stanisław nieszczególnie. Jego pradziadek, Stanisław Szczęsny Potocki, to marszałek Konfederacji Targowickiej. To wojewoda ruski, generał wojsk polskich, powszechnie uznawany jako zdrajca, jako osoba, która przyczyniła się do rozbiorów Polski. Wszyscy późniejsi potomkowie Szczęsnego starali się te grzechy zmazać swoim postępowaniem. Udział Stanisława w Powstaniu Styczniowym, później represje rosyjskie, pobyt w więzieniu w Kamieńcu Podolskim, niewątpliwie miał on w oczach Anny sławę bohatera. Jak sama przyznaje, to też również potęgowało uczucie. Uczucie niewątpliwie istniało. Staś przedstawił mi się dość niekorzystnie. Rozmawiał dość niezgrabnie i nieśmiało. Broda ruda i łysina nie podobały mi się. Ale co dziwne, że mamie się podobał, mimo wszelkich uprzedzeń. Wówczas namiętnie lubiłam się ślizgać na łyżwach. Choć dobrze jeszcze nie umiałam i męska ręka była bardzo pożądana. Staś zjawił się na ślizgawce. Tu Staś był inny. Wesoły, odważniejszy i już zupełnie inaczej mi się przedstawił. Każda partia ślizgawki zatwierdzała mnie w postanowieniu, że pójdę za niego za mąż. 6 lutego 1866 roku Anna Działyńska i Stanisław Potocki wzięli ślub w Kórniku, do którego wrócili z Drezna kilka miesięcy wcześniej. Ceremonia była skromna, z udziałem tylko najbliższej rodziny. Po ślubie młodzi małżonkowie zamieszkali w zamku w Kórniku, którego właścicielem po śmierci Tytusa Działyńskiego był przebywający w Paryżu brat Anny, hrabia Jan. W oczekiwaniu na podział majątku, którego część należeć miała do Anny, młodzi małżonkowie mogli skupić się wyłącznie na sobie. I jak pisze Anna, to był taki rzeczywiście miesiąc miodowy, a może i dłużej trwający czas, kiedy nawzajem ze Stanisławem się poznawali, kiedy nie było jakichś większych obowiązków, zmartwień. W momencie zamążpójścia Anna przestawała należeć do rodziny Działyńskich. Przechodziła do rodziny Potockich i niejako kątem mieszkała u brata. Ten podział majątku dokonał się nieco później, kiedy to Jan Działyński zadecydował, że Anny dział rodzinny to Oleszyce w Galicji. Oleszyce były w majątku Działyńskich, to też Stanisławowi, jak później Anna pisze, nie do końca się podobało, ponieważ wiedział, że tak naprawdę korzysta z majątku żony. Stasiu nudził się. Bezczynność mu dokuczała. Nieraz ukrywał ziewanie. Nieraz narzekał, że opóźnia się pora działów rodzinnych naszych, po których mieliśmy jechać pracować na wsi i ścielić własne gniazdo. Mnie do tego pilno nie było wcale. Przeczuwałam, że już mniej będzie czasu na cieszenie się sobą wzajemnie. Ale cóż, nie mogłam się łudzić i musiałam z całym tragizmem dziecięcej egzaltacji powiedzieć sobie to straszne słowo. Ach, więc ja mu nie wystarczam.
To było powodem skrytych łez zaraz po ślubie. Dziś, gdy sobie to przypominam, niecierpliwie się na siebie. Ach, moje dzieci. Nigdy nie dajcie żyć samym miodem, ani żywić nim drugich. Miód dobry na deser. I pieszczoty, i gawędki, a nawet lektura dobra na wypoczynek potęgi i pracy. Ale taki miód, jak zabawa i pieszczoty bez pracy, to nudne. I doprawdy. Dłużej by te porywy i pieszczoty trwały, żeby ich skąpić więcej, a pracą gęsto przeplatać. Latem 1866 roku w Kórniku i okolicznych wsiach wybucha zaraza cholery. Ludzie umierają masowo, pozbawieni opieki lekarskiej. Okolice paraliżuje strach. Młodzi małżonkowie angażują się w walkę z epidemią. Anna jedzie na wieś, asystuje w zabiegach, pielęgnuje chorych, patrzy na ich cierpienie i śmierć. Cholera w XIX wieku była nieodłącznym elementem życia. Pojawiała się co kilka lat i właściwie zabierała dużą część populacji. Nie znano lekarstwa. I Anna Potocka, no też tutaj jej taki żywy charakter, taka inteligencja, że tak powiem, społeczna, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, prowadziła do tego, że ona jako osoba stosunkowo młoda nie boi się cholery i pomaga po prostu. Anna wiedziała, co robi. Anna czytała z zamiłowaniem księgi medyczne, poradniki medyczne. Ona znała zasady higieny. Jestem święcie przekonany, że gdyby tego nie znała, nie odważyłaby się do takiej pracy. Ona była przygotowana. Ziołolecznictwo to było praktycznie, miała w paluszku. Więc to była osoba przeszkolona od młodych lat w paramedycynie. No, mąż na pewno ją w tym na początku powstrzymywał, ale wiedział, że Anna jest tak upartą osobą i widział też jej poczucie obowiązku. To też przeważało, że nawet nie próbował walczyć. Stanisław już zdawał sobie sprawę z tego, że nie zatrzyma Anny. Że Anna już jest na tyle samodzielna i jeżeli ona sobie postawi jakiś cel przed sobą, to ona po prostu będzie do niego dążyła. I tutaj myślę, że protesty Stanisława na nic by się zdały. Ona i tak wędrowałaby od chaty do chaty i pomagała tym chorym ludziom. I tutaj po prostu trzeba było jej zostawić wolną rękę, co też Stanisław uczynił. I to chyba obojgu wyszło na dobre. Swoją działalność dobroczynną Anna będzie kontynuować w Oleszycach, do których małżonkowie przenoszą się w 1867 roku. I Anna i Stanisław bardzo chcieli, ażeby ich pierwsze dziecko urodziło się właśnie w ich własnym domu. Kiedy Stanisław pojechał tam pierwszy, okazało się, że no jest tu dużo pracy, a te prace oczywiście wymagają ogromnych nakładów finansowych. Natomiast kiedy Anna przyjechała, tak naprawdę od razu no nie polubiła Oleszyc, powiedzmy szczerze. Ten zameczek to tak naprawdę była, że prawie ruina. Tynki odpadały od ścian, no i te nieszczęsne ropuchy, które nie wiadomo skąd się w kojach pojawiały i które trzeba było po prostu wyrzucać. Poza tym przyjechała tam wczesną wiosną, było zimno, w domu były przeciągi. I tak naprawdę cały czas ręczyła ją myśl, jak w takich warunkach urodzić i wychować dziecko. Anna, przenosząc się z Kórnika, gdzie to była najbogatsza część tak naprawdę państwa polskiego, które w tym czasie znajdowało się pod zaborami, gdzie w okolicach mieszkała ludność polska, tutaj w Oleszycach trafia tak naprawdę do najbiedniejszej, najbardziej zacofanej części byłego państwa polskiego. Poza tym mieszkańcami tych ziem są przede wszystkim Rusini, którzy prawie w ogóle nie mówią w języku polskim, którzy są wyznania unickiego i tak naprawdę te różnice, powiedziałabym, są ogromne pomiędzy potockimi a miejscową ludnością. I tutaj Anna pomimo wszystko zaczyna prowadzić zakrojoną na szeroką skalę działalność taką charytatywną, dzisiaj byśmy to nazwali,
a mianowicie zaczyna leczyć, oczywiście za darmo. Sama kupuje leki, ale też, co chyba jest jeszcze bardziej istotne, zbiera najróżniejsze zioła. Stara się po prostu robić z nich lekarstwa, które, jak się okazuje, były bardzo pomocne. To właśnie świadczy o tym, że Anna też jakby kontynuowała to, co zaczął jej ojciec, o czym on często mówił, że nie można traktować właśnie tej ludności jako ludność, która jest gorsza. Natomiast no niestety Rusini byli nie do końca dobrze nastawieni do Polaków, ponieważ wzięło się to z postępowania magnaterii głównie, która uważała, że Polacy są do tego, żeby rządzić, żeby być właścicielami majątków. Natomiast Rusini do tego, żeby być chłopami, pracować. No i stąd się też te właśnie różnice i różnego rodzaju niesnaski wzięły. Pamiętam dziada chodzącego po prośbie, mającego raka w uchu i w szczęce. Nie tylko cierpiał, ale tak z tych ran był zadął, że go nikt nie chciał w chałupie przenocować. Z trudnością i kosztem przerobiliśmy u sióstr Felicjanek jakąś stancję, by tam mógł mieszkać. Dostawał jeść, siostry opatrywały mu rany, prały bieliznę. Przypatrując się życiu tych zakonnic, całkowicie oddanemu ochronce, nie mógł w swej biednej głowie wykombinować, jakie motywa mogły je skłonić do takiej pracy, do takiej miłości bliźniego. A że nudził się stary, to pozwalano mu chodzić po wsi. Chodził też i całą wieś na siostry podburzał. Pewnikiem tak ludziom dogadzają, bo z tego będzie jakaś pańszczyzna lub jakieś powstanie. Potoccy mieszkali w Oleszycach 7 lat. W tym czasie urodziło się im 5 dzieci. Niestety nie wszystkie przeżyły. Pierwszy na świat przyszedł w 1867 roku Jan. Drugim był urodzony w 1868 roku Józef. Trzeci z chłopców, Piotruś, zmarł w roku swojego urodzenia w 1870. Kolejnemu synowi Anna również nadała imię Piotr. Chłopiec zmarł w 1874 roku w Rymanowie. Piątym dzieckiem Anny i Stanisława była córka Maria Potocka. Marynia była pierwszą córką po 4 synach. Mawiałam zawsze, że lepiej na świecie słomianemu Jasiowi niż złotej Kasi. I niby to rada byłam, że mam samych chłopców, jednak radość nasza z tej córki była ogromna. Gdy była jeszcze taka maleńka, że mówić nie umiała, jadąc w pole witała pracujących, trzepiąc rączkami, potrząsając swoją jasną grzywką wołała: szczęście, szczęście! Nie mogąc wymówić jeszcze: daj Boże szczęście. I wyglądała jak jaki prawdziwy aniołek, zwiastun szczęścia. Takie to pieszczotliwe i przylepne było po 4 chłopakach. Oleszyce nie były szczęśliwym majątkiem, nie były szczęśliwym domem. Widać było po jakimś czasie, że Stanisław Potocki miał problemy z zarządzaniem tego majątku. Podejmował decyzje, które no niestety spowodowały, że tych pieniędzy stale brakowało, że majątek był zadłużony i niestety trzeba było podejmować kolejne kroki. Co dalej? Czy kolejne pożyczki, czy sprzedajemy Oleszyce, szukając jakiegoś innego majątku? No i wtedy pojawia się właśnie Rymanów. Tyle tylko, że zakup tego Rymanowa przewyższa możliwości potockich, ale cały czas liczą, że uda się sprzedać Oleszyce i wtedy spłacą Rymanów. Więc tutaj jakby też tak przenoszą się troszkę na kredyt, który zresztą będzie z nimi bardzo długo, w Rymanowie również. Nabyli dobra rymanowskie w 1872 roku. Anna Potocka była kobietą światłą i zdawała sobie sprawę, że niedaleki Iwonicz, uzdrowisko, które funkcjonowało już od lat 30. XIX wieku, przynosi dochody. To dlaczego w sąsiedztwie nie można również takie dochody czerpać? Jest to XIX wiek, wyjazdy do wód
ziemiaństwa są niezwykle popularne. Ja myślę, że już pojawiła się okazja, Anna właściwie o tym myślała, ale na początku oczywiście nic nie wskazywało, że właściwie tutaj można będzie inwestować w przemysł zdrojowy, że tak powiem. Wraz z kupnem Rymanowa Anna i Stanisław Potoccy nabyli 11 miejscowości. Posadę Górną, Posadę Dolną, Tarnawkę, Wólkę, Wołtuszową, Bałuciankę, Deszno, Zawoje, Wisłoczek, Bidar oraz Polany. Potoccy, kiedy wjeżdżali do Rymanowa z strony Beska, od razu zadziwili się tak naprawdę pięknem tutejszego krajobrazu. Sam majątek rymanowski był takim typowym majątkiem ziemskim, natomiast były piękne lasy, piękna roślinność, do tego jeszcze ludność i polska, i żydowska, i łemkowska. Anna była nastawiona do Rymanowa i okolicznej ludności bardzo pozytywnie. Spotkała się tutaj z ludnością grekokatolicką, z ludnością ruską, ale proszę Państwa, byli to Łemkowie, czyli grupa etniczna, która miała własną kulturę, własny folklor, która cechowała się otwartością, a przede wszystkim takim zmysłem artystycznym, co zachwyciło hrabiankę potocką. Poza tym nie widziała tutaj u okolicznej ludności żadnych uprzedzeń w stosunku do dworu. Anna Potocka, wędrując, zwłaszcza późną jesienią, zimą, po chatach tejże ludności, zauważyła, że mnóstwo z tych ludzi siedzi zupełnie bezczynnie. Właśnie wielu z nich próbowało rzeźbić, może nie najpiękniejsze rzeźby, ale oko Anny szybko dojrzało, że mnóstwo mieszkających tu ludzi rzeczywiście ma talent. Postanowiła to wykorzystać i postanowiła założyć szkołę w dworze. W sieni dworskiej była pracownia i szkoła. Żywiła tych chłopców, którzy przychodzili, uczyli się jakby form rzeźbiarskich. Widziała, że są znakomite rezultaty. Z drugiej strony widziała Anna Potocka, że zbyt na tego typu towary w uzdrowiskach jest duży. Najpierw upatrywała, że będą one sprzedawane w pobliskim Iwoniczu Zdroju, a później w innych galicyjskich miasteczkach. Zresztą sama organizowała różnego rodzaju targi, wystawy, podczas których można było te wyroby sprzedawać. I trzeba też powiedzieć, że pod względem finansowym szkółka zdecydowanie lepiej sobie radziła, aniżeli potocy ze swoim majątkiem. Bo rzeczywiście 1/3 część ze sprzedanych wyrobów chłopcy, którzy pracowali w tej szkółce, otrzymywali. Niektórzy z nich przychodzili do szkółki, pozostawali tam dzień lub dwa, uczyli się czegoś nowego, zabierali materiał, wracali do domu i po kilkunastu dniach już z gotowymi wyrobami zjawiali się u potockich. Szkółka ta ożywiła dom cały. Chłopcy byli przemili, wdzięczni, szczerze weseli. Dla mego męża nie było większej przyjemności, jak zasiąść razem z nimi do roboty, coś im kształcącego opowiedzieć, albo w ogrodzie bawiąc się z nimi, uczyć zręczności razem z własnymi chłopcami. Albo iść z nimi do lasu, w góry na spacer. Złote serce Stasia rozpływało się z radości, patrząc na tę młodzież zgrabną, wesołą, widząc ich śliczne roboty, słuchając ich śpiewu. Na podobnych zasadach działała szkółka koronkarska. Tutaj też potocy już nie mieli możliwości, żeby zorganizować szkółkę na miejscu. W związku z tym młode dziewczęta i nie tylko przychodziły, uczyły się kolejnego wzoru, zabierały ze sobą materiały i znów wracały już z gotowymi wyrobami. Zaraza cholery, która nawiedziła Rymanów w 1874 roku, była dramatem dla tutejszej ludności. Potoccy, znając skutki tej nieuleczalnej choroby, zaangażowali się w pomoc. Anna była zdeterminowana, opiekowała się chorymi, utworzyła przy dworze punkt szpitalny, pieniądze dworu hojnie wydawała na medykamenty. Zaangażowanie potockich robiło wrażenie na miejscowej ludności. I tak zrodził się wizerunek hrabiny Anny i hrabiego Stanisława jako opiekunów ludu i dobrodziejów Rymanowa.
bardzo trudno było im zarządzać tym majątkiem. Jak zwykle jedna rzecz, która goniła ich cały czas, to brak gotówki, brak pieniędzy. I faktycznie Stanisław w postępowaniu finansowym wydawał się być nieco naiwnym. Pierwszym takim przedsięwzięciem, które miało jakby spowodować, że rodzina nie będzie się wiecznie borykała z problemami finansowymi, było założenie tartaku. Całe mnóstwo drzew, które tutaj rosły, powodowały, że można było mieć jakieś takie przeświadczenie, że będzie to naprawdę dobry interes. Jego jakby partner handlowy nie wywiązał się z zobowiązań i stracili. Poza tym Anna pisze, że stracili, bowiem ich fundusze zostały jakby zamrożone, kiedy jeden z banków splajtował. Plus wiszący jeszcze gdzieś z tyłu głowy majątek Oleszycki to masę problemów. Te folwarki przynosiły dochód, ale dochód to nie był taki, żeby można było spłacać raty kredytu, spłacać kredyt i jeszcze inwestować. Majątek był ciągle jednak zadłużony. Sytuację miało zmienić odkrycie wód mineralnych, w których poszukiwania potoccy mocno się zaangażowali. Anna opisuje w pamiętnikach, że odkrycia dużego źródła dokonał jej syn Józef. Nie wiem, czy to wyraz sympatii matki dla dziecka, czy rzeczywiście tak było, ale w każdym bądź razie odkryto w 1876 roku, że jedno ze źródeł znajdujące się na pastwiskach chłopskich jest obfite i można tam zainwestować. W 1879 roku okazało się, że rząd tutaj austriacki pozwolił na eksploatację tych źródeł i odtąd zaczął się rozwój Rybanowa jako uzdrowiska, jako miejsca, gdzie mogą przyjeżdżać kuracjusze, gdzie mogą brać kąpiele, gdzie mogą pić wodę uzdrowiskową. Podczas pierwszego sezonu zebrało nam się ze Stasiem na figle. A nie byliśmy już tak młodzi. Ja miałam 30, a Stasiu 40 lat. Przebraliśmy się. Staś za Żyda, ja za Żydówkę, ale bardzo eleganckich i bogatych. Niby rabinostwo i pojechaliśmy najętym wozem do zakładu zrobić figla staremu pułkownikowi. Musiał nas ze 3 kwadranse oprowadzać po wszystkich mieszkaniach, a my wszystko krytykowaliśmy. Stawiali trudności, ubolewali, że kein Ball, kein Schüre, kein Konzert, was worden wir machen. Starowina hamował zniecierpliwienie i nie poznał nas. Aż sami ze śmiechem przyznaliśmy się, kto jesteśmy. O Rymanowie Zdroju staje się głośno w całej Polsce. I co ciekawe, i Anna, i Stanisław naprawdę świetnie odnajdują się w roli gospodarzy. Pomimo tego, że niektórzy kuracjusze mają trudny charakter, obydwoje naprawdę świetnie rozwiązują konflikty, czy jakieś takie niesnaski, czy zbyt duże oczekiwania niektórych kuracjuszy, ale naprawdę im się to podoba i przynosi to efekty. Rymanów Zdrój staje się coraz bardziej modnym miejscem i rzeczywiście przyjeżdżają tu znane postacie, między innymi Stanisław Wyspiański, prawda, ale nie tylko. I jest to rzeczywiście, jak Anna stwierdziła, miejsce, które należy rozwijać. I później też mamy tutaj wspaniały pomysł, żeby do Rymanowa Zdroju zaczęły przyjeżdżać dzieci. Dzięki zasiłkom z Towarzystwa Lwowskiego po prostu były tak zwane kolonie letnie, gdzie dzieci z miast mogły przybywać na koloniach, mogły po prostu podreperować swoje zdrowie. Na taki pierwszy turnus dziecięcy przyjechało 23 dzieci, na kolejny już ponad 100, a później już regularnie goszczono ponad 300 dzieci rokrocznie. Mimo trudności, Rymanów był dla Anny i Stanisława wymarzonym miejscem do życia i wychowywania dzieci. W Rymanowie urodzili się Paweł, Cecylia, Dominik i Antoni. Do 30 roku życia Anna urodziła 7 dzieci. Ciężka praca, działalność charytatywna przeplatała się z chwilami sielanki i spokoju. Niestety śmierć Stanisława zmieniła wszystko. To nie była nagła śmierć.
trudno tutaj z punktu widzenia dzisiejszej medycyny ocenić. Mówi się, że miał jakieś problemy z nerkami. Do tego dochodziły oczywiście problemy kardiologiczne, problemy z sercem. I kilka lat przed śmiercią uległ on paraliżowi. Prawdopodobnie był to wylew krwi do mózgu i paraliż. Ten paraliż co prawda trochę się cofnął, że tak powiem, w swoim postępie. Stanisław odzyskał trochę sił, ale po prostu stan jego był niezadowalający. Anna postanowiła, że wyjadą do Krakowa i w Krakowie, gdzie był dostęp do lekarzy, którzy pracowali na uniwersytecie. Anna oczywiście mieszkała z Stanisławem w Krakowie, pomagając mu w tych ostatnich chwilach życia. No niestety w styczniu 1884 roku Stanisław Potocki zmarł. Stanisław Potocki zmarł 21 stycznia 1884 roku w wieku 47 lat. Pragnęłam mieć fotografię Stasia pośmiertną. Taki był śliczny. Jego klasyczne rysy cierpienie wyrzeźbiło do doskonałości. Uśmiech niezmierzonej słodyczy spokoju, wesela rozpromieniał je. Było coś anielskiego i świętego w wyrazie jego twarzy. Zdawał się mówić do nas: już skończone moje bojowanie. Już palmę otrzymałem. A wy nie bójcie się. Kocham was. Czuwam nad wami. Nie opuszczę was nigdy. Po pogrzebie Anna wróciła do Rymanowa. 37-letnia wdowa z 7 dzieci musiała stawić czoło ogromnemu wyzwaniu, jakim dla kobiety w XIX wieku było samodzielne prowadzenie majątku, utrzymanie zdroju oraz pomaganie chorym i potrzebującym. Zarządzanie majątkiem rymanowskim już w tym czasie, kiedy Stanisław Potocki znacznie już nie domagał, spadło na barki Anny. To nie była prosta sprawa, szczególnie dla kobiety, nawet takiej pozytywistycznie ułożonej kobiety, jaką była Anna. To była trudna rzecz. Stoi na skraju bankructwa, no nie widzi, żeby gdzieś mogła zdobyć pomoc. Wydaje jej się, że wszystkie możliwe pożyczki już wzięła, a tu trzeba spłacać te, które były wcześniej zaciągnięte. I ona nawet myśli o tym, żeby wyprowadzić się z Rymanowa, żeby zostawić to wszystko. Ale wtedy przychodzi jej do głowy taka myśl, no dzisiaj byśmy powiedzieli, dziwna, śmieszna, a mianowicie, no, kto będzie siedział na moim miejscu w kościele? Jak będzie wyglądał ten zdrój, jeżeli ona stąd pójdzie? I pomimo takich ogromnych problemów zaciska zęby i postanawia zostać. Wykupuje dzięki rodzinie męża Stanisława swoje kosztowności, które już tak naprawdę były oddane pod zastaw. Sprzedaje je z większym zyskiem i też udaje jej się namówić jednego z bliskich z rodziny Stanisława na to, ażeby udzielił jej pożyczki. Stanisław Potocki z Brzeżan był zamożnym i właściwie mimo, że nie udzielał pożyczek, zgodził się zainwestować. Zainwestował w tak zwany budynek dworcowy, czyli główny budynek zdrojowy, który tutaj właśnie Anna przy jego pomocy wybudowała. Tutaj też Jan Działyński nim przekazał swój majątek Władysławowi Zamojskiemu. Przybywał również w Rymanowie. Pobyt Działyńskiego, a później jego siostrzeńca i siostrzeńca naszej bohaterki Władysława Zamojskiego z Zakopanego i Kuźnic, które tutaj również przybywało w Rymanowie, które również żerował pożyczki, przyczyniły się do tego, że banki chętnie udzielały pożyczek. I właśnie przyczyniło się to do tego, że ten zdrój zaczął się rozwijać. Anna doszła do wniosku, że nie mając funduszy na postawienie nowych zabudowań, nowych budynków, nowych łazienek, zaproponowała
żeby ci, którzy mają fundusze, zainwestowali. Przeznaczyła na te inwestycje swoją ziemię i budulec z lasów podrybanowskich. Mogli ci inwestorzy postawić łazienki, postawić zabudowania, ale właściwie po 30 latach użytkowania te zabudowania przychodziły na własność Zdroju. Z czasem obowiązki Anny zaczęły przejmować jej dzieci, w szczególności syn Jan, dzięki któremu w ciągu kolejnych 30 lat Rymanów rozrósł się. Zdrój wzniesiony w stylu szwajcarskim, z bogatą ofertą leczniczą i licznymi atrakcjami, był chętnie wybieranym kurortem. Bywali tutaj znani pisarze, malarze, a w dwudziestoleciu międzywojennym artyści filmowi i teatralni. Swój sukces Rymanów zawdzięczał ludziom, którzy, tak jak Anna, poświęcili się temu miejscu w pełni i do końca. Zakładając gniazdo rymanowskie, doznaliśmy wiele serdecznej przyjaźni i pomocy od mieszkańców tej ziemi. To też całym sercem ukochaliśmy piękną tę krainę, jej ducha, jej tradycje. Och, dzieci moje kochane, jeżeli chcecie uczcić pamięć moją, kochajcie się między sobą. Co bądź by was rozdzielało, łatwiej wam będzie przejść przez to ciężkie życie i duszę moją tym uradujecie, że służycie jedno drugiemu.